wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać próby glebowe, ale nie będziemy robić tego same. Wynajęłyśmy do tego specjalną firmę, która profesjonalnie wykona z nami badania glebowe. Jest to firma zbadajglebę.pl, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell, why you hanging on the roof by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell, what the hell are you waiting for? So what the hell, yeah. So what the hell, what are you waiting for? Próba glebowa wygląda w ten sposób, że do naczepy samochodu przymocowane jest specjalne urządzenie, które widzicie tutaj. Taką oto szpilką, igłą, na głębokość około 20 cm nabijana jest ziemia. Szpilka wychodzi z ziemi już z naszą próbką. Ziemia zostawiana jest w koszyczku, następnie odchylamy po danym pomiarze koszyczek, wyjmujemy go, przesypujemy do specjalnego pojemniczka i mamy już próbkę zrobioną i może ona frunąć do laboratorium na badania. Analiza uprawy jest również możliwa po zastosowaniu nawozu. A jak się to odbywa? Analizujemy uprawy dzięki kamerze multispektralnej umieszczonej na dronie albo wykorzystujemy zobrazowania satelitarne. Dzięki temu mamy podgląd na wegetację danych upraw. I również wtedy wykonujemy mapy zmiennego nawożenia, które możemy wykorzystać w rozsiewaczach albo opryskiwaczach. Na badanie próby glebowe z jednej działki składa się od 10 do 15 nakłuć na działce nieprzekraczającej 3 hektary? Tak jest, 3 hektary. Właściwie bierzemy pod uwagę też skład gleby, jaka jest jej klasa oraz zasobność, ale tak, głównie chodzi o działki nieprzekraczające 3 hektarów. Po 10 dniach otrzymamy wyniki na fosfor, potas, magnez, pH. Później te wyniki jeszcze poddamy analizie w programach GIS-owskich i przygotujemy mapę zmiennego nawożenia. Także my takie wyniki otrzymamy i zaraz przedstawimy Wam je, jak wygląda to na przykładzie naszego gospodarstwa.
I mamy tutaj już gotowe wyniki próbek glebowych. W pierwszej kolumnie mamy numery poszczególnych działek, w drugiej numery próbek glebowych, w zależności od tego, na której działce i w jakiej kolejności był wykonywany pomiar, a następnie w poszczególnych kolumnach mamy wyniki zawartości fosforu przyswajalnego, potasu przyswajalnego oraz magnezu również przyswajalnego. W ostatniej kolumnie widzimy zawartość pH gleby. To są oczywiście cząstkowe wyniki z działek Weroniki. Więc przejdźmy dalej. Tutaj na ekranie obok mamy rozłożenie działek w terenie. Tak wygląda ono na podkładzie mapowym. A tutaj mamy już bez tego podkładu mapowego, więc jest to już czyściej i ładniej pokazane, bardziej klarownie. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj już mapy glebowe dotyczące poszczególnych pierwiastków. Zaczynamy od fosforu. Czym ciemniejszy kolor, tym ta zawartość danego pierwiastka jest wyższa, więc widzimy, o tutaj w tym obrębie mieszkamy. Ta zawartość jest bardzo wysoka i dlatego ten kolor jest ciemniejszy. Na mapie obok mamy zawartość potasu i również, jak widzimy, przeważa zawartość bardzo wysoka. Następnie po lewej stronie mamy mapę z zawartością magnezu i jak widzimy, ta zawartość jest tutaj bardzo wysoka, jednak na tych działkach skrajnych występuje zawartość również wysoka. Na ostatniej mapce po prawej stronie widzimy ocenę zawartości pH gleby. Widzimy więc, że waha się ona, ta zawartość, od zasadowego do lekko kwaśnego. Więc tak wyglądają nasze wyniki próbek glebowych wykonane przez badajglebę.pl. Z racji tego, że film publikujemy w święta, chciałabyśmy Wam życzyć dużo szczęścia, zdrówka, pomyślności, smacznego jajka oraz świąt spędzonych w gronie najbliższych. My się z Wami żegnamy, dziękujemy, że byliście razem z nami. Subskrybujcie nasz kanał, abyśmy jak najszybciej wbiły tą setkę na naszym kanale. Lajkujcie, komentujcie, żegnamy się z Wami. Cześć!